Witam na moim kanale ponownie. Dziś chciałem powiedzieć kilka słów na temat jednego z moich ptaszników, jakim jest Psalmopeus cambridge, czyli ptasznik trynidacki. Już nazwa wskazuje nam na to, że zamieszkuje on Trinidad i Tobago. Jest to państwo leżące w Ameryce Środkowej. Jest to głównie państwo wyspiarskie. Teraz przejdźmy do jego budowy oraz wyglądu. Jest to ptasznik nadrzewny, cechuje się dość dużymi, długimi odnóżami, bardzo mocnymi. Ciało ma smukłe i wąskie, nie tak jak ptaszniki naziemne, że odwłok ma duży. Jest to ptasznik nadrzewny, jak już powiedziałem, zamieszkuje górne korony drzew i tam właśnie robi gniazda. Gniazda robi z pajęczyny, ale bardzo często Psalmopeus cambridge tworzy gniazda u podnóży drzew i oplata je torfem, żeby były mniej widoczne. W hodowli też bardzo często to występuje. Wielkość. Jaką osiąga wielkość? Ten ptasznik, jak już wiecie, jest ptasznikiem nadrzewnym, czyli jest on dość długi. Dorasta do 20 cm razem z odnóżami, ale samego ciała ma samica około 7 cm, a samiec jest nieco mniejszy, ma około 5 cm samego ciałka. Ale co dziwne, samiec ma dużo dłuższe odnóża od samicy. Samicy odnóża ma około 17-18 cm, a samiec około 20 cm, jak już wcześniej powiedziałem. Terrarium dla takiego ptasznika musi być typu wertykalnego, czyli musi być wyższe niż szersze. Zalecane wymiary takiego terrarium minimalne jest to podstawy 20 cm na 20 cm i 50 cm wysokości. Z racji tego, iż ten ptasznik zamieszkuje dość wysoko nad ziemią, powinien mieć to terrarium dużo wyższe, aby jak najbardziej odwzorowało to jego naturalne środowisko. Temperatura, jaka jest zalecana na wszystkich stronach i forach internetowych, jest to w dzień około 26-30 stopni, a w nocy może spadać do około 20 stopni. Ja w mojej hodowli utrzymuję temperaturę na poziomie około 25-24 stopni i ten ptasznik bardzo ładnie u mnie rośnie. Wilgotność, jaką powinien mieć, to około 80%, czyli spryskujemy raz na 2-3 dni terrarium dość obficie, ale tak, żeby też go nie zalać. Wygląd. Przejdźmy do wyglądu. Samica tego ptasznika jest ubarwiona na brązowo, troszeczkę z poświatą zielonego. Posiada dość ciekawy, jasno-brązowy ornament na odwłoku oraz bardzo fajne pomarańczowe plamki na samych stopach oraz odnóżach. Samiec nie posiada niestety ani ornamentu, ani tych plamek kolorowych na odnóżach. Jest po prostu taki brązowy, wpadający w zieleń. Oczywiście samiec dorosły posiada bulbusy na nogogłaszczkach oraz haczyki na przedniej parze odnóży. Czym karmimy? Nie jest to paląg wybredny. Ja w swojej hodowli karmię go karaczanami argentyńskimi, karaczanami szarymi, mącznikiem, świerszczami, więc myślę, że ten pająk pożera wszystko. Posiadam tego pająka, którego zaraz Wam pokażę, od małego, od około L2-L3. Bardzo szybko mi urósł, nie było z nim żadnych problemów, więc myślę, że jest to bardzo dobry pająk dla początkujących hodowców. Jeżeli ja sobie z nim poradziłem, Wy też na pewno dacie sobie z nim radę. Teraz jeszcze kilka słów przed pokazaniem ptasznika o jego jadzie. Ogólnie na forach internetowych możecie znaleźć opinię, że jego jad jest dość słaby. Jeszcze nigdy nie miałem styczności z jego helicerami i nie chcę ich mieć, ponieważ pająk ma dość duże zęby jadowe, około 1,5 cm, więc jeżeli taki ząb jadowy wbije się w naszą skórę, to na pewno jest to bardzo bolesne, aczkolwiek jad nic nie powinien nam zrobić groźnego, jeżeli oczywiście nie jesteśmy alergikami. Alergicy inaczej reagują na związki chemiczne, które zawarte są w jadzie, ale o tym możecie sobie doczytać, ponieważ ja tam za bardzo nie wnikam w to, co zawiera ten jad. Dobra, przejdźmy do samej demonstracji ptasznika. Ptasznika tymczasowo trzymam w takim pojemniku. Nie jest super ten pojemnik, bo jak widzicie, nie jest on przezroczysty, ale jest to tylko przejściówka, ponieważ czekam na szklane terrarium.
Do prezentacji tego ptasznika użyłem, jak widzicie, takiego kartonika, ponieważ nie chciał współpracować w tym terrarium, jeżeli można to tak nazwać, tą przejściówką. Jak widzicie, ma on dość długie odnóża. Nie wiem, czy jest to widoczne na filmiku, ale posiada tutaj te pomarańczowe plamki, o których mówiłem, na stopach oraz na nogach, takie też plamki. Z tyłu na odwłoku możemy zobaczyć ornament. Nie wiem, czy jest to widoczne, ale w każdym bądź razie posiada. No, jest to typowa budowa ptasznika nadrzewnego, czyli długie odnóża, smukłe i krępe ciało. Jest on skoczny i szybki. Jak widzicie, teraz pięknie pozuje nam do kamerki. Możecie go zobaczyć. Jest spokojny. Mam nadzieję, że spokojny, bo jeszcze go nie wyseksowałem. Już mówiłem, w hodowli nie sprawiał mi większych problemów, więc jak najbardziej polecam go jako pierwszego ptasznika nadrzewnego dla początkujących. Na pewno jest on pokaźnych rozmiarów, więc początkujący hodowca powinien być zadowolony z wyboru tak dużego, pięknego pająka, jakim jest Psalmopeus Cambridge. To ptasznika zostawmy już w spokoju, niech tam już sobie siedzi. Jeszcze chciałem tak pokrótce dopowiedzieć, nie jestem tam zwolennikiem brania ptaszników na ręce, aczkolwiek wiadomo, zdarzy się, ponieważ no, czasem jest po prostu wygodnie, że tak powiem. No ale nie polecam, ptasznikowi na pewno nie można ufać, jest to zwierzę prymitywne, zawsze może się zdarzyć, że nas po prostu może zrobić nam krzywdę. Pierwszy, drugi, dziesiąty nam nic nie zrobi, ale zdarzy się tak, że po prostu nas ugryzie, coś się może stać, czy nam, czy ptasznikowi, więc na pewno nie polecam brania tych zwierząt na ręce. W takim razie dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dzięki wielkie, cześć!